Jeszcze ten stan epidemii całkowicie nie uspokoił się, że jeszcze sytuacja może być groźna i wolą, aby dzieci pozostały w domu. Czy dzieci będą zadowolone z tej decyzji? Zgodnie z informacją ministra edukacji Dariusza Piotrowskiego, uczniowie przed wakacjami nie wrócą do swoich szkół. Do 26 czerwca będzie trwała edukacja zdalna. Warto przypomnieć, że konsultacje będą mogły odbywać się do końca zajęć dydaktycznych. Dotychczas wznowiono niektóre placówki, takie jak przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne czy zajęcia w klasach 1-3. Do nowej normalności, lekcji grupowych w szkolnych ławkach, dzieci wrócą najwcześniej we wrześniu.